Co pan? Psycho? Nie, nie wiem kurwa. No ten kurwa, ten Oculus Rift kurwa. Ja zapowiem co ty pierdolisz. Oculus Rift. Czekaj, tylko odpalę to gówno, żeby mi się ładowało. Może ja ci powiem kurwa jak to. Nie ma tu jakiegoś przełącznika z tyłu? No jest prawy właśnie... Prawy Ctrl M, no to widzisz. Czyli dobrze mówię. No bo tam jest przełącznik taki pod samym tym. Pod samym tym sterownikiem jest, nie? Bo ja nie włączam mi się. A masz odpalony śmigłowiec? No. A uzbroiłeś? Nie. To uzbroj, wtedy się włączy, geniuszu. To trzeba włączyć, że trzeba włączyć. Jesus Christ. Mamo, z kim ja muszę pracować? No i teraz to jest. Dobra, to ja zostaję tak. Wolić nam springu chyba na tym, na 3-2. Czekaj, no muszę się włączyć. Trzewi 1-1 na 32. Chevy 1, Beeper 01, składam grupę Beeper gotową do kołowania. No dajcie nam jeszcze sekundę, bo ustalamy tutaj z moimi jednymi flightami. Okej, okay, jakby co, tam jesteśmy w gotowości. Radzę, zaraz dam wam znać. Dobra, to co mam wziąć, bo i tak jestem przeciążony. To weź tylko te minigany z przodu, nie bierz rakiet. Albo na odwrót, jeżeli nie lubisz miniganów, to weź rakiety, nie bierz tych miniganów z przodu. Wezmę na razie rakiety. Na pewno bierz strzelców, nie? I weź te po 7 rakiet. 7, no. Te co były obligatoryjne. Tak. Ja wziąłem wszystko. Ale wystartujesz z tym? Będziesz przeciążony. No ja też będę przeciążony, ale ja z tym wystartuję na przykład, nie? Ja też wystartuję, kurwa. Hmm. Przecież nie musimy pionowo startować, kurwa. Później tak. Chevy 1-1 do Beeper 1. To chuj, to ja też biorę. Ale nie ma żadnej kurwa. Na 5, no dawaj. Orzeł, a powiedz mi, wiesz jaka tam jest może odległość do celu naszego, do tego waypointu czwartego? Na razie mam tylko, wbiję się do pierwszego waypointa 25 km. Czyli nie wiesz jak tam dalej to wygląda, ile w sumie jest tam kilometrów do celu? Nie wiem. No dobra. To dziwnie to Krzysztof opisał. No dobra, 90% wachy i tak wystarczy, kurwa, chyba. Ja mam 95. Stawcie sobie radarową wysokość na 75 tych stóp. Wieci mi engine insync. Kurwa, co to jest? Icing, no to musisz włączyć pod przełącznikiem paliwa, tym żółtym z czerwonym łebkiem, de-icing włącz, bo jest minusowa minus temperatura. Na no, minus 2 czy minus 2, czy minus 3 stopnie jest. To i epitota chyba trzeba by też, tak? no tak. Hitera, u góry hitera by trzeba było włączyć, nie? Co jeszcze? Hiter, u góry, jak spojrzysz na górną konsolę, nie? Tam gdzie masz no. Włączanie świateł do śmigłowca, to jeden panel wyżej masz HTR on off pitot z boku ma napisane. Chevy 1 Beeper 01 to jest ponad 80 km w jedną stronę. No okej, okay, przyjął. Nie podrywajcie się jeszcze. To ile to w milach będzie? 80 km to jest przez 1,6 podzielić, to będzie jakieś 30 parę mil. No. 35, może do 37 tam mil dojść. Nie potrzeba całej do kotła brać raczej. Czemu świeci DC generator? No, już nie świeci. Ktoś nie zmienił malowania po mojej. Ja nowe. Już zmieniam, czekaj. A ty jesteś całkiem po lewej. Ja jestem całkiem po lewej, tak. Aha, dobra, to ją ty. Oho, smacznego. Psycho. A ja nie mogłem, musiałem odmówić, kurwa, bo tu lot, bo... Ale to zdrowie, kolegów, bo ja Heinekena tylko z butelki piję. Potrzeba kolegów z pomocą, kurwa. Jesus, kuźwa, ja pierdolę. Skąd wiesz, że Heinekena piję?
Ja piję Heineken. Ej, 85% paliwa powinno być spoko, jak weźmiemy z rakietami i z miniganami. Że ja tak biorę. Mam 7 rakiet, mam minigany te, co zostały już tam bez strzelców podczepione, te na 320 amunicji i mam 85% paliwa. Ale na 124 to mi wyjął cały czas kurwa jakieś ułki, kurwa. Tak, bo to jest ogólna częstotliwość. A. Dlatego mówiłem, że ją tylko tak do podsłuchu, nie? No tak, tak. No, a to co mam? Podsłuchu, no. Kurwa. Dobrze, no, że powiedziałeś, nie... bo ja nie miałem włączonego tego. No ale to nie powinni być na tej częstotliwości oni cały czas. No nie, chyba że się zgłaszają. Mam nadzieję, że ci tam siwe drogi nie zaleciały. Tak jakbyśmy co mieli. Czekaj, zaraz. Nie, wszystko gra. Akurat 1-1, Lefort 1-3, takie pytanie, my się mamy znaleźć stricte nad tym Weltem Brick. Właśnie się gruzy pytał. No to plećcie na nie. Robert. Czekajcie. Szewie 1 do wszystkich na tej częstotliwości ołówków, wy macie tą częstotliwość jako swoją, czy gadacie teraz na tej ogólnej? Gadamy jako ogólnej, prosty pierwszy, prosty. Aha, przyjął, dobra. To, jakbyście później mogli nie gadać na tej częstotliwości Avaxa, tylko przejść na jakąś tam swoją, byłoby miło. Okej, to przechodzimy na każdy na swoją. Fort One przechodzimy na pierwszą, na pierwszy kanał. No i załatwione. Dobra, to my zostaniemy po prostu między sobą na TS-ie, a będziemy gadać no, z, no, tak, z tymi na ten, nie? I tyle. Jak wam leży, tak? Może być TS, może być radio, tak? Kurwa, muszę otworzyć drzwi, zapomniałem. Po co drzwi otwierasz? No bo żeby przeładować się, nie? No albo interkom włączyć. Tak, ja interkom włączę. Znaczy mam interkom, ale ja nie ufam temu, zawsze otwieram drzwi. Aha, czyli ja kurwa... jak ci nie powie rearming... Jak ci nie powie copy, to wtedy nie przeładujecie, nie? A jak ci powie copy, to spoko, nie? Dobra, dam na wszelki wypadek jeszcze raz. Mi chyba i tak przeładował, widzę. A ten kierowniku, wiesz co, dał mi Bartek ten Persian Garb, tą sobotnią, wiesz, naszą mapę, jak no. Wiesz, ten poligon do tam, do takiej przeróbki naszej i wszystkie wysunięte farby najbliżej tej siekaniny mają i ADF i homing signal. Fajnie. I minigany pomontowane na, wiesz, więc można rearmingować i o dziwo, jak to odpalałem, działało mi i ADF i homing signal mi również, wiesz, mi działał, tak? Mm-hmm. Ale to u siebie testowałeś, czy na serwerze? U siebie testowałem. U ciebie może działać, bo na single playerze to na pewno działa, nie? Odpaliłem to na multi również, aha. U siebie, tak? Aha. I łapało mi wszystkie, wiesz, te gadżety, tak? Więc no to może, zobaczymy, nie? Nie wiadomo, jak to się zachowuje na tym serwerze ogólnym, tak? Dobra, powiedzcie mi, jesteście gotowi? Trójka gotowy. Czwórka również. Dwójka gotowy. No to zgłaszam nas do tych magicznych biperów. Szef 1, Magic Fort 1, Flight Fort 1, osiąga w tej chwili rzekę na koło Zugdidi. Szef 1, lot gotowy, możecie prowadzić do pasa swoich. Sugeruję, żebyście tam dobra, do pasa 08. Zmniejszyć prędkość. Nie wiem, możecie ten, my tam już jesteśmy. Nie możemy zmniejszyć prędkości. Zaraz dojeżdżamy. Zgłaszamy wieżę. Przyjął, to my też będziemy zgłaszać. Fort One, ja zgłoszę całe nasze przygotowanie. Dobra, to zgłoś. Albo ty zgłoś. Nie, to weź zgłoś, bo jak już masz przełączone, to zgłoś. Dobra. Dobra, będziemy mieli bardzo prosto, bo cały czas prosto do pasa 08 dolatujemy, nie? Tylko poczekamy, bo oni zajmą pierwsi. I wyłożył, zajmijcie pierwsi pas, będziecie nas prowadzić tam do 10 km przed celem, nie? Dobra, my sobie polecimy schody w prawo, bo nas jest tylko trzech, to... Okej, okay, dobra, spoko. A my polecimy diamentem, panowie. Nie wymyślaj, kierownik. Nie wymyślam, tylko... My jesteśmy naprzeciwko was. Później się rozłożymy na schody w prawo. Tego, końcówki pasa 08. Czyli dwójka po której no, domyśliłem się. Wiesz co, dwójka po prawej, trójka po lewej, czwórka z tyłu. Dobra. Dwójka kopii. Dobra, to ja podnoszę, będę podlatywał, a wy po prostu po kolei za mną startujecie, bo myślę, że stoimy chyba po kolei, nie? Jeden, ja jestem z lewej, dwójka mojej prawej, trójka i czwórka później. Magic Flight Fort One
osiągnął cel. Wlecimy wzdłuż rzeki, kurs 230, altitude 6600 metrów. Musimy rozkręcić to ustrojstwo. Kontynuujemy wznoszenie. Dobrze, widzę was na radarze. Chociaż tyle, że nie będzie większej możliwości przegrzenia tego gówna. Jedynka podnoszę. A powiedzcie mi tylko jeszcze, tak no. Już przy okazji, jak się zmienia z rakiet na minigany do strzelania? Dwójka zaraz stopy. Ci powiem, tylko podlecimy do pasa, okej? Okay? Tak. Dobra, świetnie. A ile mi się uda, kurwa. Ten drugi panel po lewej stronie od dołu. Dobra, nie teraz. Dać i jedyneczkę włączyć na tym pokrętle takim. Jak już się ustawimy do tego, bo... Zaraz wszystko mi się wypowiem. Albo w powietrzu nawet. Nie, w powietrzu nie, bo się rozkurwisz za chwilę. Ci już wjeżdżałem na pas. Ja się już bym rozkurwił. W porządku. Ja właśnie teraz zobaczyłem, że też profilas nie włączyłem, kurwa, do śmigłowca. Chciałem światło włączyć, kurwa, i chuj. Ja to nie ma. O kurwa, to co za wiatr dziwny, ja pierdolę. No jest jakiś dziwny, nie? Ty, no to się dziwnie. A, czyli to nie mogła, nie była też nie, moja... Może nie być twoja wina, bo możemy mieć kurwa. Wiatr z boku gdzieś tam taki. Jakiś kurwa dziwadło jest włączone. Ale się spiąłem, aż mnie szyja zabolała, kurwa. Dobra, jak tam na pasie się zatrzymamy sekundę, ja sobie ustawię profil, dobra? Mhm. Ja się zatrzymuję przed pasem już tutaj, nie? To chwila będzie. Ale jak będziesz na ziemi, to powiedz, nie? Gdzieś tam. Bo ty jesteś moją dwójką, nie? Dobrze pamiętam? Tak, zaraz za tobą jestem. Jeszcze kawałeczek podlecę. Kurwa, ale mnie buja. Widzę. No, chyba ten wiatrek to chyba przesadził, kurwa. Ty, ale nie wiem ile jest nawet, nie sprawdzałem. Ale jest taki widzę zupełnie odwrotny. Nie, chyba tam 6 i 7, bo nie... Ale jest zupełnie odwrotny do ruchów, wiesz, do ruchów naszego śmigła jakby, tak? No. Widzę jedną miusemkę na pasie, czy nie? Sprawdź, możecie zajmować pas, zgłosiłem was też. Czekaj, mam jakiegoś laga. Przyjął, a wy już wszyscy jesteście na pasie, tak? Bo nie widzę was tam. Tak. Nie, my jesteśmy troszeczkę dalej. A, dobra, widzę trzy. Samochód ci zasłania. Dobra, widziałem tylko dwa, więc wiesz, myślałem, że jeszcze. Dobra, no, to będziemy zajmować. To daj nam sekundę, tylko Mala jeszcze pouczę. No dobra, Malu, tu masz panel uzbrojenia po lewej stronie tego na środku, co masz, nie? No to gdzie jest arm. Tak, i powyżej tego jeden masz kolejny panel z takim czerwonym gównem z prawej strony, to jest do zrzucania uzbrojenia. Po lewej stronie tego panelu masz przełącznik trzypozycyjny. No, trzy? No, czy tam dwupozycyjny on jest. I to dajesz do góry, wtedy przełączasz się na rakiety. I tym pokrętłem musisz na jedynkę ustawić, żeby jedną parę odpalić rakiet. Przyjąłeś? Tak, a teraz mam na działku aplikator. Jak na dół masz, to masz te minigany, co do przodu strzelają, nie? Jak do góry, to masz rakiety. Możesz sobie tą parę rakiet już włączyć, żebyś potem musiał tylko kliknąć, no, żebyś potem tylko musiał kliknąć ten do góry pierdolnik, nie? Dobra, to wlatuje na pas. Teraz jedną czy dwójkę dać? Jedne daj, jedną parę daj, po jednej parze strzelaj. Bo to lecą dwie rakiety, ale z lewej strony mocno wieje. Wlatuje na pas. Magic 41 na czyli częstotliwości jest z powrotem. Rzuca ty wam. Ford 1 sugeruje, żebyś na razie pozostał na flightowej częstotliwości, a coś będzie, to ja cię wywołam. Na razie jest clear. Ford 1 przyjął. Strasznie dziwnie ten wiatr wieje. Mhm. Zauważyłem. Teraz się prawe schody ustawiamy? Tak, ustaw się prawe schody do startu, a w locie na diament, nie? Wtedy ja zostanę, a oni się przestawią. Tak. I ostatni zgłosik, że już cała grupa na tym, nie? Gotowość. Czemu mam master warning? Icing. Wszyscy mają włączone to ogrzewanie, nie? U góry pitota i de-icing. Tak. Dobrze. Flary sobie muszę wpić.
Tycho, też masz czasami tak, że na jednym oku masz chmury, a na drugim nie masz? Nie. Nie korzystacie z tego samego dealera, nie? Ale wpiję tylko w butelce. A tego w puszce. Kurwa, no u mnie tak jest, że kurwa w jednym okularze mam kurwa inne chmury niż w prawym. Drugie co pan. Ty tam bierzesz, ale nie bierz tego więcej. Tak. No właśnie to nie o to chodzi, kurwa, tylko to jest przejebane, wiesz, mózgojeb. Ale tak jest w tym DCS-ie niestety. Mi na przykład chmury migają teraz z prawej strony, mi na przykład niektóre znikają, nie? No to właśnie zobacz, że masz w jednym oku... Nie, nie, mam chmury w obydwu oczach, ale znikają, tak? Jak obrócę głową, to jest ich więcej, jak patrzę na wprost, to jest ich mniej. A, no to dlatego mi się tak mieni. No, czwórka gotowy, całość gotowa. A, faktycznie. Teraz dobra, orzeł, nasza grupa gotowa do odlotu. Dobra, to zgłaszam do Kutaisi, że startujemy. Tak. Przyjął. Salt 1 Magic. Baby Shark. Salt 1 Magic. Dobra, panowie, do zawisu i jedziemy. O Jezus Maria. Ale go rzuciło. Co tu się wydziało? Nie rozpędzam. Czyli stawiam, że wiatr teraz wieje z prawej strony, chociaż mogę się mylić. O kurwa. Nie wiem, mam nadzieję, że nie rozkurwię orła. Dobra, lecimy za nimi. Idem. Nie, jest wiatr lekko z lewej. Nawet mocno z lewej. Też jak już podniesiemy, to trochę na prawo, na lewo znosi. Czyli z prawej tak jakby wiało. Jak już stabilizujemy lód i oni się ustawią w formacji, to wtedy dopiero diamenta zrobimy. Na razie sobie lećcie tak, żeby się nie pozderzać, nie? Short 2-1 do 2-2. Awaryjnie na sprawdź. Dobrze, gadasz. Mamy dużo czasu, bo tam jest ile? 80 km. No, to kawałek jest. Dobra, na razie mają 90 węzłów. Nawet 85 węzłów mają. Uwaga, bo idą w lewo. Uwaga tam przez chwilę z tyłu, bo będą musiał opuścić Joya. Na razie to skręcamy w lewo, Malu, więc lepiej... Short 2-2 do Magic, radioczek. Obniżam lot, uwaga na mnie. Okej, dobrze. Mam problem z moim skrzydłowym Ford 2-2, nie mogę się z tym połączyć, nie wiem czego. Moje mowa, że częstotliwość 127 z bitą też by nie słyszałem. Próbuj tam, ja jestem zajęty sterowarką. Nie przeszkodziłem wam bardzo? Nie, minie. Daleko z tyłu. Nie, dobra. Ciebie widziałem tylko. Przechodzimy na lewo. Uważaj na tego tutaj trzeciego, bo go kurwa przeganiam. Myślę, ja tak nie wiem, czy nie lepiej, żeby właśnie schody w prawo, tak, żeby nie... Wiesz co, no będą lepsze chyba schody w prawo, bo tak to się będziemy nakładać za chwilę na siebie, niech będą schody w prawo. Bo tak masz tylko jednego na oku, jakby ostatniego, tak, a jak jesteśmy bliżej nich, to ty się starasz ustawić powiedzmy pod środkowego, tak? No, to schody w prawo mogą być, nie ma sprawy, bo i tak będziemy przed celem ustawiać schody w prawo do ataku. Dobra, przechodzę w prawo. A nie kontrolujesz tego ostatniego jakby, tak? No. Wydaje się, że na schody, tak. Lepiej chyba właśnie widać tak czy siak w tyłej po lewej stronie, kogo masz, więc... Mamy ładną widoczność tam, wiesz, ale też nie trzeba się klasować. Magic 1 na koło 1, czy nasza pozycja jest najbezpieczna tutaj koło Zugdidi przy rzece? Na dziecko łódź podwodna. W pobliżu macie aktualnie 29 km od was 2 migi, ale teraz akurat 3 nasze Ford 1 zajmuje się tym. Kapitan, jesteśmy mniej więcej na północny wschód od miejscowości Zugdidi i tutaj będziemy mniej więcej pozostawali. Czy
się. Jest tam niestawny na widzę. Uważaj, leci na ciebie trzeci. Dobra. Spoko, odbił. Ale dzięki za info. O kurde. Ford 2-1, kolejny na pas 08. A, autopiloty zostały włączone. To u ciebie? Nie no, na serwerze jest autopilot włączony. Przejdziesz na strzelców bocznych na przykład. I taki kucik jakiś 305 będziemy trzymać, bo nas trochę wywiewa, bo tak mamy 295, ale wiaderek jest z prawej strony i będzie nas wywiewało. No luz, zauważyliśmy. Tam się nie znam, ale wiem, że można nawet bokiem lecieć tym śmigłowcem, nie Viper? No dobra, się. Pamiętasz te 40 parę benzów? No tam akurat była przesada, no. Znaczy, no tam nawet nie tyle co bokiem, to tam w miejscu stałeś i ci pokazywało, że masz 40 na godzinę. No, węzłów na godzinę, tak, na ziemi. No tam chyba hancerek wtedy, chyba to hancerka była, chyba misja to. Ja przesadziłem. Oni będą podbierać tak jeszcze kogoś tu po drodze i dopiero... Tak, na drugim waypointie podbierają i potem dopiero... Ja mam problem ze skręcaniem, nie wiem czego, kurwa. Mhm. Roger. Co jest do chuja? Niestety muszę go przerestartować. Mam problem z nim. Kto to mówi? Chyba Migi 21, mi się wydaje kapitan człowiek. Nie znam tak kurwa z głosu, ale już mnie denerwuje, że gada na tej częstotliwości ogólnej. Aha, przyspieszają. Faktycznie jest ten wiatr dosyć mocny z tej prawej strony. Akurat uważaj, wasz Miga po lewej stronie. Odległości 7 km. Cześć, ja muszę jakoś ogarnąć ich tutaj i... nadgonić niż nam, tak? Tak, tak. Akurat jeden, co sobie... Nie, no, tam orzeł akurat dobrze lata z tymi... Z Huawei'ami, bo wie jaką ma prędkość mniej więcej, nie? Trzymać. Akurat jeden do Magic One jest hot. Jesteśmy równolegle z rzeką, możemy co najwyżej zniżyć lot, nic więcej nie możemy, bo aktualnie angażujemy kolumnę. Muszę ściszyć do połowy, sorry, podleciałem trochę do góry. I trochę zwolniłeś chyba. Nie, lecę tak mniej więcej jak lecieli. Wiesz, że się staram trzymać prędkości orła, ale z drugiej strony ten trzeci nie dotrzymuje innych kroków, więc nie, patrzę na niego. Ja wiem, tego trzeciego. Ostatniego. No wiem, no. Tylko, że jak ten da dupy, to za chwilę my będziemy gdzieś pizdu od orła, nie? Zielony dym. Orzeł, zielony dym to dla was na 12? Komunikat, że piechota czeka przy zielonym dymie. Przyjął. No, nie niż 10 km zostało. No, to my sobie po prostu wejdziemy w lewy ten krąg nad nimi i tyle, nie? No ja was nie słyszę, więc wy jesteście na 30 kanale gadacie, 32. Tak? Czemu ja go nie słyszę, a mam ustawione? No, masz włączone? TR? Jeszcze na tej się. Nie, właśnie TR nie włączyłem. A nie słyszysz biperów, tak? No. Biper 1, Chevy 1 wejdzie w lewy krąg nad waszym miejscem podjęcia. Będziemy was tutaj oczekiwać po starcie. Dobra. My sobie tam lekko w lewo odbijemy, żeby podejść pod wiatr, nie? Przyjął, my lecimy dalej prosto, wy sobie tam odbijajcie. My lecimy prosto, oni sobie odbiją, będą pod wiatr lądować, a my wejdziemy w lewy krąg po prostu nad tym zielonym dymem. Gdzie jest ten mylepeta? Tam jest, dobra, przeszedł. Bubi siark tu.
Damn, Malu, jak ty seksownie wyglądasz z tymi rakietami. Tak się mało? Mało? No, zajebisty, zajebisty, jeszcze seksy. Ta. To się wszystko nagrywa. Dobrze, mnie też. Ale już nie musisz tego upublikniać, tak? Jak to nie? Dawno nic nie wrzucałem, w końcu pasuje coś wrzucić. To tym razem chyba też nie wrzucisz. Właśnie jak nie nagrywałem, to nie wracałem. Nie urwij wirnika. Kurwa, chłopie, jest jeszcze kurwa moce, a moce w tym... No, jak przekroczysz 45 PSI, to twój wirnik zacznie się ewakuować. Dajcie, to jest podobno. No właśnie, to się wydaje. O mój Boże, muszę wyłączyć autopilot. A gdzie te są oddzielona ekipa inny? Oni idą od lewej strony, na naszej dziewiątej teraz, tak żeby lądować pod wiatr sobie, nie? Mają wskaźnik z wielkiego zielonego dymu, więc sobie dadzą radę. A patrz, tu jest nawet ten, farb. Co-pilot, dwa farby nawet, kurwa. No. Nie ten guzik zrobiłem. Właśnie coś mi ten skręcasz. Bo wiesz co, governora wyłączyłem zamiast opuścić strzelcowi celownik. I mi się obroty rozkręciły. Ładny wiatry strasznie dziwny. Ale mnie nie pasuje. Jest, no jest teraz z prawej strony naszej gdzieś tam sobie wiaterek wieje, nie? Uwaga, bo się przełączam do strzelca, on się włącza autopilot. No, wiedziałem to. Nienawidzę tego. Ciekawe, czy będą na farpie lądować, czy na zielonym dymie. Orzeł, jakby co, ci ludzie do podjęcia są na zielonym dymie, nie na farpie. Mogę obniżać trochę wysokość, więc tam mniej więcej pilnuj się tam, bo ja lecę na bocznym strzelcu teraz z lewej strony. No, pilnuj da się wszyscy, kurwa, chcieć powiedzieć. Co? Pilnuj da się wszyscy, chcieć powiedzieć. No nie, no on jest najbliżej chyba mnie, nie? Ale to ładnie wygląda, jak się patrzy na ogon. Ojej, drugiego chyba znosi trochę. Bo bokiem leci do lądowania. Ale widzę, że orzeł zostawia swoją zasadę. Piechota zawsze może podejść. Tak, bo to jest dobra zasada. Ale całkiem sporo ich tam mają. Nie widziałem, że aż tylu. Ilu tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Razem z rano. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu? Czy dwunastu? Dwunastu? Co to jedna mieszanka, to ty do Huawei'a tyle wchodzi. Ilu już zabrał ostatnio wtedy co ja tam się rozłączyłem na tej górze, tak? No, ale jakie były problemy ze startem już. No, ale... ty do malucha wchodzi. Radą. Idę bardziej w lewo, przejdę nad farbami. Pewnie ale jeden kart się wypisał. Tak? Ci o ruszyli, ale w drugą stronę idą. Łączą się w grupę i dopiero wtedy ruszą. Trochę to właśnie przychabolało, jak mi gadałem, że się idą za takie dziwne imię. Kto? No,
Krzychem, jak wczoraj gadałem, to ty się nie odzywałeś. A wiesz co, no bo ja... Tam ubolewa, bo może się pisał jakiś dziwny koleś, a jeszcze nie dość, że się pisał, to się kurwa wypisał na parę tam godzin przed misją, tak? Bo Krzychu mógł zablokować ten mógł, slot. No, myślał o tym właśnie, żeby blokować te sloty chyba jedno. Ale Kato to wtedy nie jest dziwny człowiek, o co wam chodzi? No nie będę sam konwersować na ten temat, ale... Wiesz co, ja z nim leciałem chyba raz, więc dla mnie jest dziwny. Ale chyba jednak ten popry ten pan z blokowania slotów. Ja też leciałem nim raz, to się stale do mnie nie odzywa. Może cię nie robi po prostu. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. To nie znaczy, że jest dziwny. No właśnie mówię, no nie znaczy, że jest dziwny, po prostu może cię nie lubi. No dokładnie. Stwierdził, że z alkoholikami on nie będzie rozmawiał. Pierwsza grupa się zbiera w kółeczko i idą do Orła. Druga grupa stoi chyba w miejscu. Nie, ładują się do trzeciego śmigłowca. Do drugiego, sorry, a trzeci stoi i nic nie robi. Może są przykrane do każdych śmigłowców, wiesz? No, ale on tak wylądował na trzecim miejscu i ten podlatuje bliżej teraz. Dobra, podbiera ładnie. No widać to, dań. To jest orzeł, nie? No, gęsiego zapierdolę. No, orzeł to orzeł. Nie go się nawet piechota słucha, tylko. No i czego mają tankera? Co? No i raczej czego mogą z tankera skorzystać, nie? Kto? Do 21-ki? Migin. Aha. Go. Chyba trzecia grupa się ruszyła i zbijają się w kupę. Tam. Podleciał bliżej mu ruszy. Ale teraz przyspieszenie, bo w dupę wiatr mi wieje. Wróć. Przypadkowo wcisnął niechcący ten przycisk spustu, bo było pfff. Bo ups, przepraszam. Nie, to zanim seria pójdzie, to się ode mnie... Rozkręca się, no. Chociaż tyle. Tylko, że z rakietami. Się trzyma twardo? Nie się trzyma. Czemu mam się nie trzymać? Może już startuje chyba. Drugi startuje, trzeciego się jeszcze ładują. A, orzeł będzie podbierał jeszcze tamtych chyba. Aha. O, Jezus Maria. Poszedłeś w dół. Ja? Czy orzeł? Ty. Całkiem możliwe, ale orzeł musiał zawrotkę zrobić. Jak on sobie nie daje, to znaczy, że jest chujowo tam na dole. To by tam nie było. No bo ta jedna miesiąca jest tak teraz pod nami, na 9. Mhm. Gdzieś ją. To oni nas widzą. Nie przypisałem sobie guzika, żeby... kopilotowi dawać, żeby mógł strzelać. Ja tego też nie. Lewy kontrol i dwójka to jest, że on sobie będzie miał raz odpowiedź na ogień albo free fire. Okay. Lewy kontrol 3 to jest strzelec lewy, lewy kontrol 4 to jest strzelec prawy. Nie, strzelców mam, tylko kopilota nie mam potrzeb. Dzisiaj złapałem awatara kierowniku na Gwiedziańskim. I tam rozkminiałem ten temat, czemu on tak tam zrobił, wiesz, tak tam otwarty na misji, tak? No. Bo się tak zrobił tak, że musiał zrobić niewidzialnych, bo... Żeby nasze te nie ładowały do nich. Od razu ładowały harpunami, ale też sam to od razu przyznał razem, że... Szef 1, Viper 01, po załadunku żołnierzy startujemy i następnie dalej będziemy sobie lecieć. No my jesteśmy teraz na waszej godzinie tutaj o 7 od tego pierwszego, jeżeli to jest ten co pierwszy lądował, to jest jedynka.
teraz już piątej. Teraz już szóstej? Piątej, bo on się wystartował. What? Dobra, to prostujemy, lecimy prosto, chłopaki. Niech on sobie leci tak, jak leci. Na waszej trzeciej w tej chwili, Biber. To ty chciałeś, żeby mnie psycho władować? Czemu? No to kurwa, tak zrobiłeś manewr, kurwa. Ale nie. To nie ja zrobiłem, ja robię to, co psuje ten Wingman. Dobra, oni lecą prosto, więc my też sobie tak polecimy trochę zwolnie, żeby oni, uwaga, będę zwalniał. Ale mów, że będziesz zwalniał, zanim zwalniasz. No to tak właśnie mówię, no. Tak, ja nie robię żadnych innych manewrów niż Springman. Teraz w lewo lekko skręcam, bo widzę, że idą w lewo już. Gdzie jest ten trzeci ham? Zbliżam się do niego. Gdzieś tu niżej jest. Widzę. Zaprostuję już tam. Dobra, nie, przyspieszam. Ostatni jeszcze nie prostuje, poczekaj, ostatni jeszcze wchodzi teraz pod. Widzę, ja widzę, jest na mojej 11. No, spokojnie, przyspieszam trochę, bo oni nadgonili. Już się zwolnili, jakby was dogoniłem. Przyszło. Dobra, wyjście przed nas. A to gdzie mamy ten? Lecieć nisko? No cały czas teraz już powinniśmy lecieć nisko, bo jest obrona przeciwlotnicza teoretycznie. Chyba spuszczę kurwa tych smyczy sobie, bo to mi się nie wydaje. To wygodnie. Chociaż bocznie kurwa. No w sumie można. Tylko że oni się nie mają bajerowe, że krzyczą właśnie jak leci rakieta gdzieś z boku. No, byłoby miło, nie? Jakby zobaczył rakietę i krzyczy. Chciałbyś takiego Jestera? No coś w tym. Coś takiego. Może nie tak rozgadanego jak Jester, ale po prostu tam sam, nie wiem, godzina, dodałby godzinę trzecia, czy tam, nie wiem, dziewiąta, tak to gdzieś wiem, sam prawa. W którą stronę odbijać, albo break left, break right. No, po prostu taki. To rozpędź trochę, bo... No, staram się, ale oni, kurwa, dosyć szybko lecą. No, bo to szybkie helikoptery są. Może oni zapomnieli, kurwa, że nie macie nie, nie, tak? Nie, już się zaczynam zbliżać do nich. A co nas tu może pierdyknąć po drodze? Druty na przykład, te, które właśnie mijam. No druty to druty, ale jakieś SAI tam. Jakieś tam, no. Wiesz co, lekka obrona przeciwlotnicza, stawiam na manpady, nie? Także flary powłączane, chłopaki, uzbrojenie na razie na off, nie, żeby nie było uzbrojone, ale flary, żeby były uzbrojone. Takie SA-15, a jakieś ja już mam uzbrojone. SA-10, nie? Tylko żebyś nie nacisnął niechcący spustu mi w dupę, nie? Ale ja nie mam opuszczonego celownika. No to nie szkodzi, i tak wystrzelisz. Ale nie bój się. Nie bój się, kurde. Ja właśnie się boję. Nie, kurwa, jeszcze... A teraz jakiś kursik 3-4-5, bo też tak nas prawie wywiewa. I 40 km do następnego waypointa. Przyjął. Springman, zapominasz do kogo mówić, kurwa. Jeszcze tutaj nie miałem żadnego friendly fire. Ani jednego, zero. Wszystko przed tobą. To się może zdarzyć. Dlatego palca się nie trzyma na spodzie. Nie wiem dlaczego mój radarowy mi pokazuje, że jestem 200 stóp nad ziemią. Co jest ogromnym przekłamaniem. To się tak nisko, bo was nie widać. Tak, jestem nad czubkiem drzew praktycznie. A są dobra. Jestem zaskoczony. Uwaga, bo zwalniają. Już będą lecieć nisko. Przed nami widzę coś czerwonego, ale nie wiem czy to dym, czy jakieś budynki na 12. Tak.
Tak, to znaczy? Też widzę coś czerwonego, nie wiem. Ale nie wiesz co, no dobra. To są budynki raczej. Ja nie widzę żadnego dymu jeszcze. Ja se może opuszczę mój celownik pilota w razie co. Kurwa, tak sobie opuściłeś, że lecisz gwizdą, kurwa. Widzę. No, widzę, tylko kurwa... Oni zwolnili dosyć mocno. Nie no, bardziej ty poleciałeś w prawo. Ale patrz, jak ten trójka odstaje od nich. Spada tam. Idzie w ziemię, nie? Spróbuj niby, że aktywować myszkę w kokpicie, bo mi przestała działać. Sam kursor tylko jeździ. Alt C mi tu mal podpowiada. Lewy Alt C. No już jest w porządku, dzięki. Luzik. Kto jest na twojej pozycji trzeciej? Boniek. Okej, jakby się tak trzymał was bliżej, byłoby miło. Siódma specjalna, kurwa. Dobra, trochę rozpędzę, bo tak za mało, 150 tylko lecimy. Przyjął. Malu? Tak? Jesteś w stanie opuścić sobie teraz ten celownik pilota? Oczywiście. To sobie opuść i go włącz. Ale ten po prawej stronie pilota, ten po, nie? Na pilocie po prostu, na zwykłym pilocie. Masz włączony już, tak? Tak. Dobra, to teraz po jego lewej stronie widzisz takie kółko biało-czarne. No jest. Ustaw sobie teraz tak, żeby tam ta strzałka wskazywała 40 jakby na plusie, czyli tak, żeby się kręciło do góry, powyżej zera. Masz 20, a później masz 40. Jest. Dobrze, i teraz teoretycznie z tych odległości, z których my atakujemy, będziesz miał celownik na celu, nie? Dobrze. To jest tam do kilometra bodajże, czy tam półtorej nawet kilometra powinno wchodzić w cel. Nie lecimy za wysoko czasem? Nie wiem, ale na razie lecę z nimi, wiesz. Bo czego zaraz, to nie ale może im przypomnij, że... Zaraz właśnie się go mam zapytać teraz już. Biper 1 do Chevy 1. Chevy 1, Biper 1, nadawaj. Wiesz co, tam było wspominane, żebyśmy lecieli na nie wyżej niż czubki drzew. Powiedz mi, będziemy tak teraz sobie lecieć tak wysoko, czy za chwilę się obniżymy? No możemy się obniżyć, nie ma problemu. No, tam jakaś obrona przeciwlotnicza, czy coś miała być. Okej. Okay. To może światło podłączamy? Tak. Możemy. Wszystkie. Tak jest dzień. No ale wiesz co, na tle tych drzewek zielonych to i tak właśnie widać nawet z włączonymi światłami. Mówisz? No. Wyłączone mam, nie? Proponowałbym te antykolizyjne. To tak kolizyjne się, zostawmy, niech ci będzie. Jak nas mają widzieć, że... No bo oni mają wszystkie wyłączone w tej chwili, nie? To i tak nas zobaczą, myślę. Antykolizyjne możemy mieć tak się jak pozostawione. Ale idziemy nisko, uwaga. Zawsze odrobinę nam pomoże. Jezus, dobra, ale przed atakiem będziemy wyłączać wszystko, nie? No już przed atakiem nawet wywalimy wszystkie światła, tak? Agrolot, tak? No, idziemy tutaj dolinką, widzę, między drzewami. O, trochę zostałem z tyłu. Tak przestałem widzieć twój cień, ale na luzie, luźna formacja, nie spinać się. Nie klej się do niego mal, bo to nie ma sensu. Ja się nie kleję. Widzę, że ten ich trójka też odstaje dosyć mocno i chyba ich gubi, bo teraz leci na 11. O, znalazł ich. Nie zajebcie w czopki drzewa. Próbujemy. Oni idą bardzo nisko, nie? Nie ma drzew, to idą przy samej ziemi.
Ciekawe, który spadnie pierwszy. Nie, ja. Nie, nie mówię o nas, tylko o nich. No, któryś tam już teraz. Już na śniegu zostawia te... ślady dalej. Po spring mam. Ja tak nisko szedłem. Jak zacznę zostawiać ślady na czubkach drzew, to mi powiedzcie. Widzę, że lecę za nisko. Idą lekko w lewo, uwaga. 2-3 stopnie w lewo jakąś. A nie, możecie lecieć dalej prosto, bo po prostu chcieli iść w lewo, ale idą tu doliną. Nad nami co to jakieś dwójka leci samolotów. No, albo naszym MiG-21, albo wrogowie. No, mam nadzieję, że nie wrogowie, bo chyba bylibyśmy no, trochę w dupie, nie? Patrzę, chyba mamy tutaj. Tak, no, chyba nad nami. Teraz w lewo tutaj za drzewami idziemy. Ale ten nałek coś się nie odzywa w ogóle. No, może nie ma teraz potrzeby. Ktoś tam umiera? Ktoś tam umiera? Kręgosłup mi coś zaczyna się szwankować. Tam w klubie. Więc mogę wydobywać dziwne dźwięki. Spoko, wszystko się nagrywa. Aha. A teraz to już nic nie widzę. Leć na wprost, tak, leciałeś na 334. To było kolizyjne chyba ostatniego, więc... No, ale tak na tle tych drzewek i chałupy. Laga mam, dobra, już nie mam. Mi też tak. Skrypt się załadował jakiś. Uwaga, druty! Tu macie druty. Jak wysokie? No wiesz co, nad budynki wystają. Wysokie. No tak, nie tak, nie spore. No, jeszcze z budynku wystaje. Mam wrażenie, że lecimy z powrotem tam gdzieś w rejon tam. No, przed nami jest tama gdzieś tam dokładnie. Te góry pamiętam. Przed nami na wprost tam ta przełęcz, to jest, tam jest tama kawałek dalej, nie? Tak. Uwaga, śnieg się zbliża, niebóga, nie? Śnieg to już dawno poleżał. Nie, mówię, że się zbliża do mojego śmigłowca, atakując mnie. O, zapomniałem trymować, już mi ręka zaczęła boleć. Ciekawe, czy lecimy w tą przełęcz, czy gdzie indziej? W tą, co tam był malus strącony i te... No mi się wydaje, że właśnie chyba jednak to jest kontynuacja tamtej rozpierdolki i tam trzeba będzie ich szukać. Tam będziemy ich szukać, żeby oni nas. Znowu po prostu stawia tak po tych wsiach na górach, to rip. No rip, tam był rip. Gdybyś się zapytał, kogo strzelcy strzelają, ja się obróciłem, zobaczyć. Zginąłeś. Ja się obróciłem, czy to moi. I wiesz, i musiałem chyba lekko Joya kurwa do przodu, kurwa, obracam się z powrotem, a to widzę czubki drzew. Hała. Do widzenia. I rip. No nie poszło mi wtedy za bardzo. No nie.
No się zdziwiłem, myślałem, że coś cię strąciło, a to jednak się okazało, że po prostu sam się strąciłeś. Za nisko leciałem. Nie, oni właśnie my byliśmy za nisko, żeby oni nas trafili w sumie sumaru, tak? Czy wiesz, no jak strzelcy zaczynają odpalać, to znaczy, że wróg też nas tak, ale moim zdaniem mi się to wiesz, że oni tam walili, bardziej strzelcy tak dużo na oszczep poszło tych strzałów. Tam dopiero jakbyśmy wlecieli wyżej, to ci strzelcy mieli już taki bardziej, wiesz, czysty teren. A te strzały takie sobie poszły, nie? Wiesz, coś tam wywąchali i tłukli po prostu. Ale i tak miałem parę... Przyspieszam, bo trochę nam się oddalili. No dobrze, że nie oddałeś życia na marne, tak? Czy coś takiego. Paru wziąłem ze sobą. Ze sobą, właśnie. No, paru naszych. To też. No, czterech. Jako dowódca helikoptera, no to odpowiadał za czterech, tak? Boję, że za chwilę w nas jakaś rakieta pójdzie, nie? Ale na szczęście oni lecą pierwsi. No i też. Właśnie mieli nas puścić, kurwa, ciekawe jak dalej. Ale to przed celem, nie? My na razie lecimy na trzeci waypoint, do którego było 80 km, więc no, kawałek jest. Trochę zostałem z tyłu. Omijam te drzewa z prawej, bo widzę, że tak poszli. Uwaga, tu druty są nad drogą. Małe. Na razie zamknę to kurwa celowanie, bo mnie denerwuje. Mi tam nie przeszkadza. Wychylam się w lewo i jest. Jest baby. Teraz za drzewami w lewo lekko poszli. Mniej więcej na kierunek 330. O kurwa, co to tak? Teraz nawet całkiem bardzo poszli z tego co widzę w lewą. A nie, idą w stronę tamy cały czas. Także no, na tamę się możemy kierować, tylko po prostu lecą między drzewami. My nigdzie nie siadamy, nie? Na razie nie. Nie ma takiego przewidywania, żebyśmy siadali gdzieś. Tylko zapewniamy osłonę i niszczymy cele. Uwaga, bo zwalniają, z tego co widzę. Puszczają nas pewnie. Na razie nic nie mówię. Więc... No wiem, nic tu... Ale zabujało tutaj. Bo ja cały czas prowadzę. A tutaj jakoś tak mocniej, mimo tego, że wytrymuję, to dalej będą buja, nie? Zwalniam, bo ich dogoniłem. Zwalniam całkiem mocno, bo ich bardzo szybko doganiam. Może była jakaś komenda, tylko nie słyszałeś. Zabierzemy już szpicę. Nie, nie było. Przynajmniej nie na moim radiu. Zaraz znowu przyspieszają. My jeszcze nawet na waypoint trzeci lecimy, nie? O, ale coś zwalniał, kurwa. No, nie wiedź mi w dupę, błagam cię, mówiłem, że mocno zwalniam.
Ale powiedzieli, że przyspieszają. No tak, no zanim wiesz, zanim to się rozkula. To ja odchodzę w lewo w ogóle, kurde. Idą w lewo, no. No wiesz, no oni wiedzą, gdzie mają lecieć, nie? Może nie jest tam, za tam. Może nie jest za tamą, tylko gdzieś tutaj jakaś wiocha. Zobaczymy za chwilę. Ale jest tama po prawej stronie, moi drodzy państwo. Podziwiamy widoki. Uwaga na rakiety. Tu zobaczy chmurkę zbliżającą się, to znaczy, że ma przejebane. Ja mam chyba spoko, bo tamtych mam z przodu, ciebie po lewej. Ty masz spoko, tak, bo ja zawsze dostanę pierwszy. Stajka po prawej. Najpierw ja z orłem dostaniemy, potem dopiero reszta. Wiesz, dostaję po gębie. Viper, tylko jakby Springman spadł, to ty przejmujesz dowództwo. Może, ale niekoniecznie. Nie ma tego na papierze. Nie ma tego na papierze, więc... Jesteś rzecznikiem w końcu. No, to jestem rzecznikiem między, wiesz, Citarem a Mission Makerami, czy coś w tym stylu. Ja to nawet nie jestem, kurwa, w grupie żadnej. Dobra, Mal wygrał. Nawet mu z CSA znaczek zabrali, kurwa. No, nie ma to tamto. Ale dzisiaj do Springmana dałem mu propozycję, żebyście mnie dopisali jako rezerwa, tak jak ty jesteś na przykład w 14. Ty nie rozbij się myśleć. Tam. Ja? To... Ogólnie. Nie, kurwa, ja tam, parcia to? Na szkło nie mam, kurwa, nie muszę z wami latać, kurwa. Rób to se, co chce tam. Jest to jakaś osłona, widzę nad nami. Jakiś amolocik lata. Świetnie, że mamy polskie malowania, wszyscy się będziemy widzieć jak na dłoni. Idą lekko w lewo, tam na tą przełęcz koło góry. Chłopcy, bo radarowcy. A co tam mamy? No tam na górze coś się dzieje i dosyć blisko nas. Ale co, kurwa? Ale no, ja nic tam nie słyszę. Z kimś się tłuką tam z kimś, ale może się ktoś tam urwać, wiesz, z tej ekipy i tu do nas przylecieć. Ja nic nie słyszę, gdzie ty to słyszysz? Na 124. Kurwa, to ja musiałem to wyciszyć całkiem. Ja nie zrozumiałem, o jakim zagrożeniu on mówi. To coś lata. Fast moveriach. Okay. A kto to mówił? Ałak. Panzer. Do nas? Do Bipera. Nie, do Bipera. Okej. Okay. Ale mówiąc do Bipera, to w tym momencie też mówię do nas, tak? Nie. Dobra, rozkręciłem go na maksa. Oni idą chyba w prawo tutaj? Nie widzę ich, kurwa, właśnie. Prawo, dobra, widzę, prawo. widzę. Linki, ale zwolnili mocno, uwaga, zwalniam. Kurwa, bo idziemy do góry pewnie, dlatego. A, nad górami. Obce jednostki, Viper, Chevy, obce jednostki przed wami, dwie sztuki. Na kursie 294, 23 mile. 23, 17 mil. No, czyli za góry jak wylecimy, to mamy je prosto na ryj. Uwaga, zawracamy, dajcie znać, kiedy będziemy mogli dalej wykonać. To będzie śmieszne. Nie wytraćcie za dużo prędkości, nie? Chevy 1, Viper 1, dostałem komunikat do Lawaksa, że tam jakieś obce jednostki się gdzieś przed nami szpędają. Na razie zawrócimy i poczekamy sobie tutaj, aż będzie dalej czysto. Słyszałem. Przyjąłem, jesteśmy za wami, zawracamy też. Uwaga, idę w prawo. Dobra, nie podnosi się do góry, wejdź. Na dwa im przychodzę. Idę w prawo. O, shit. Kurwa, to będzie ciężko. Kurwa, trasę wytoczy przez sam grzbiet. Na samym szczycie jest punkt zwrotny. Kurwa, ale mi gogle kurwa zwariowały normalnie. Uważajcie. Na razie tutaj się pokręcimy. A, to może być ten krytyczny punkt kurwa tej operacji. Już trójka widzę ich się skupiła w chuj. Ale żeś wyhamował, jebana mać. No a co mam robić, jak kurwa nie widzę tego... Teraz go widzę. Widzę. No dobra, ale ja ciebie nie widzę, kurwa. Teraz żeście wszyscy poszli kurwa w lewo, w dół. No oni idą na moją godzinę tutaj w
pół do drugiej, jeden, więc... Jeden wisi tu po tak, prawej stronie, tak, na czwartej teraz. A dwóch jest na mojej godzinie drugiej teraz, tam nad tym małym szczytem. Nie mogę się na nich patrzeć, bo ty nie patrz się na nich, tylko patrz na mnie. Oni będą piękne chyba. O, widzę jakąś łamiosenkę. Ale nie widzę was, to jest najgorsze. Dobra, ja idę prosto na nich na kolizyjnym, więc uważajcie na tego trzeciego, nie? Trzeci jest po prawej stronie obok mnie. Widzę. Raz. Uwaga, zwalniam jeszcze bardziej. Przejdę za, między nimi. I idę w lewo. Ja wychodzę z zakrętu, kurwa, tu kurwa, Springman mi kurwa prosto stoi nad. Ja puszczę tą trójkę i pójdę za trójką i wiesz, bo się kurwa pozabijamy. Tak. No bo widzisz co tam wyszło, kurwa. Jaki rozpierdol. Widzi ktoś tam trójkę? Bo ja już nie widzę. Tak, nad wami teraz was będzie wyprzedzał grób. Dobra, niech nas wyprzedza. Szef 1, Viper 1, tam od tego szczytu będziecie mieli z kursem 238, około 7 km do miejsca akcji. Przyjął. 238, okej. Dobra, mam trójkę w zasięgu wzroku. A nie da się tego szczytu obejść? Czy musimy tamten przelecieć? Kurwa, dałoby się, ale pewnie tam jest obrona przeciwlotnicza. No to tym bardziej też jak do góry się wyjdziemy na szczyt takiej wielkiej góry, to tym bardziej się narażamy na jakiś ogień. No wiem, no ale mamy lecieć wyznaczoną trasą i się stricte trzymać waypointu, więc wiesz, no. Okay. Polecę dookoła góry i nagle kurwa dostaniemy wszyscy z rakiet, to wiesz co będzie, nie? Widzę, bo tutaj jest helikoptery przed sobą, to jest plus. Byle nasze. Tak, to jest chyba trzech, dobra. Ile macie paliwa? Ja mam połowę. Ja też. Ja trochę więcej. Ale nawet nie wiem. Dobrze, to powinno starczyć spokojnie. No powinno. Może będziemy to dłużej krążyć. No kurwa, mam nadzieję, że nie. Będziemy najwyżej na farpie tam, gdzie ten tankować, gdzie ich podbierali. No tak. Nie, starczy nam kurwa. Nie mieliśmy pewnie zbiornik. 85% kurwa ja brałem. Ja też. Nie, 90 zostawiłem. 90 wziąłem, ale to już widzę, że tak szybko to jakoś idzie, nie wiem. Wyrzucić zaraz trochę pestek, kurwa, i rakiet. No, to no zrobi się lżej, nie? A jak będzie krytyczna sprawa, będziemy tu długo wisieć, najwyżej się zrzuci, kto tam ma rakiety, to się zrzuci po prostu zasobniki i tyle. Będziemy jeszcze lżej się. Mi się zawoła mayday. Zrzucimy się na wachę. Medzik, Viper 01. Jednego chociażby było. Viper, tu Medzik, macie teraz wszystko. Migi da. Będzie śmiesznie. Możemy wchodzić, tak? Potwierdzam. Okej. Okay. Uwaga, mi się w skórze zbliża. Szef 1, Viper 01, słyszałeś korespondencję z Medzikiem? Słyszał. Zwalniają ostro. No to my tutaj sobie czekamy na was. Na was, na sygnał od was. Przyjął, czekaj, bo teraz się trochę pomieszaliśmy, jesteśmy z waszej lewej, wewnętrznej strony zakrętu, uważajcie, będziemy przechodzić tym szczeliną. A ja wyprostuję i po prostu sobie lecimy kawałek. I 283 mówiłeś, nie? O kurwa, laga mam. Dobra, odzyskałem. 238. Ale on nie skoczyłeś normalnie, kurwa, byłeś przede mną. Przyjął. Uwaga, idę w prawo, 238 od tamtego szczytu. O, ale coś dostało w pizdę nad nami. A gdzie jest ta kurwa? Ktoś jest, ktoś właśnie mnie minął. Jest Psycho przed tobą. Ja cię wyprzedziłem. Tak. Mnie też. A, to ty pierwszy jest. To lecisz prosto dalej, tak? Kurwa, no czekaj, muszę się rozeznać, bo nie widzę tego miejsca, w które żeśmy wlecieli przedtem. To w lewo było, kurwa, nie zrobić. Trzeba się zawrócić. Zawrócić? No to zawracamy, w lewo idź, Psycho. Uwaga, idę w lewo. To poczekaj, niech Psycho chwilę poczeka, a my skręćmy Psycho w lewo. Psycho sobie pójdzie do góry i my go miniemy dołem po prostu. Psycho, pod tobą jesteśmy teraz. Dobra, zawracam i wolno będę leciał, wiesz, z powrotem w tą dolinę. A, teraz się zwolniło, kurwa. Pod wiatr.
Brinkman, ale myślę, że tutaj możesz już wznosić. Tak, zaczynam właśnie, tylko nie chcę Psycha zahaczyć, wiesz. Nie, Psycha już daleko. Nie ma go. Już jest daleko, na waszej dziewiątej mniej więcej, wyżej. Teraz nie wiem, na kogo się kierować, czy na Psycha, czy na bok. No, no na razie, na razie idź za mną. Nie. Moc, za tobą? To do góry mocno. Na chwilę możesz nawet go tam, wiesz, na obroty wysokie wyrzucić. Byle żebyś nie spadł. No właśnie, kurwa, co za pojebany rejon, nie? No ciężko trochę. No dobra, widzę szczelinę. Psycho, widzisz mnie? Z twojej lewej, prawej bodajże. Dobra, widzę. Kto rzucał flarami? Ja. No to z twojej prawej jesteśmy. Pilnujcie tam tylko tych temperatur gazów. No to jest chyba za zimno, żeby... No wiem, ale jak gdzieś za dużo tam wahy dasz, no to... No ja właśnie słyszałem takie... No jak dałeś pełne, no to pełne, wiadomo, zawsze zrobią się... To ciężko by się przejebać na tą górę. No, będzie jest... ciężko, no. Będziemy powoli lecieć, ale będziemy się wznosić bardzo powoli. W sensie powoli lecąc na wertykalnej, na poziomej prędkości, nie? Uwaga, mi 8 przed nami centralnie. Proponowałbym to chyba jednak boczkiem wziąć. Nie, nie wezmę tego Viper boczkiem, bo dostaniemy w pizdę i wiesz co za chwilę będzie, nie? Że mieliśmy lecieć według waypointów. No to trochę dziwne te waypointy, no dobra. No wiem, no. Co mam ci powiedzieć, kurwa. Chyba, że to jest ta górka taka przed nami na... Znaczy to jest ta taka, co ona będzie lekko, wiesz, tak się powoli wznosiła po stopniach jakby, nie? Tak mi się wydaje, że to jest ten przesmyk. Bo nie, to mamy teraz tutaj, na 10. To mamy na naszej 9 w tej chwili. Psycho, nie, jestem na twojej dalej, trzeciej, niżej dużo. Dalej, widzę cię, ale i tak będziesz musiał wznosić, nie? Tak, tylko... Szkoda mi tracić wysokość, bo w tą dolinę teraz pójdziemy w lewo, nie? Tak, w tą dolinę w lewo pójdziemy i potem bardzo w lewo, nie? Na 238. Dobra, przejdę w ogóle nad wami na prawą stronę. Dobra, ja już teraz nie mam widoczności na ciebie, Psycho, więc... Dobra, nie przechodzę teraz nad wami. Dobra, spokojnie kręcić w lewo, nie? Idę tak, idę powoli w lewo. Psycho, jestem na i zaczynam już wznosić, nie? Poniżej. Nie wiem, czy mnie widzisz. O kurwa, gdzie ty jesteś, Misiu? Nie widzę cię w ogóle. Nie, ty nie masz się czego bać, że to nad tobą go nie ma. Dobra, zaczynam wznosić. Nie, jestem dużo wyżej, tak. Ale my nie przejdziemy tej góry. Są chujowe, no. Ale spoko, przejdziemy tutaj po tej dolinie. Tu w lewo teraz pójdziemy. Mała prędkość, całkiem spoko wznoszenie i damy radę. O, w ten sposób. I ze spokojem idziemy. Na razie na 240, tu tą największą szczeliną w tych górach. Uwaga na to, żeby się nie pozderzać, bo będziemy wytracać mocno prędkość, nie? Kurwa, tracę kurwa moc. Moto dodaj mocy, na chwilę możesz spokojnie nawet na warningu polecieć, nie? Nad wami po prawej. Tylko pilnujcie, żebyście kurwa nie zaczęli spadać, bo za mała prędkość będzie. Dobra, teraz lekko w prawo będę odbijał, tutaj wzdłuż tej góry. Ja jestem, wiesz co, chyba was wyprzedziłem, bo miałem lepszą wysokość, nie? Nie widzę cię, Psycho, nie widzę. A, widzę cię, jesteś na twojej dziewiątej jesteśmy, Psycho, niżej. Jestem 240 idziemy, tak? 238, no, mniej więcej. No dobra, tam poczekam na szczycie nawet. Tylko też jestem twoja ósma, chyba dziewiąta. Psycho, wiesz co? Tak, jesteście, idźcie tutaj już nad drzewami, tak żebyś nie wychodzić za wysoko, nie? Ale jesteś przy mnie? Tak. Dobra, 238. Kurwa, po co zwalniasz? Nie zwalniam, no lecę przyspieszam cały czas. Teraz. No to ty widocznie przyspieszyłeś. Dobra, schodzę niżej, żebyś mnie nie przyjebał za chwilę. Poszedłem na twoją lewą stronę. Słyszę. Ja pierdolę, z nad takich gór wyskakiwać to... No to są następne góry, kurwa, to wcale nie jest... Pierdol zaraz dostaniemy. Koniecznie byłoby lepiej tam... Tutaj po lewej stronie doliną mogliśmy spokojnie lecieć. Chłopaki, wyprzedziliście nas... No, Malwa widzi, dobra. Ja idę do...
Ja tak, idę do psycha, bo kurwa ty lecisz za nisko, ja nie mam takich kurwa już... Nerwów? Nie ja nerwów, tylko ty zwalniasz jak ja, wiesz, nie mam mocy. I później muszę walczyć. Co ja mam powiedzieć, jak ja mam kurwa tak ciężkie śmigłowe, że to ledwo co chcę przez tą pierdoloną górę. Przecież wszyscy mamy taką samą wagę. No nie wiem. Góra się coś leci przede mną, kurwa. To znaczy? Rakieta, czy samolot, czy co? Śmigłowiec jakiś zapierdalał. Lokomowy może. Mogą tam zapierdalać kurwa nasze? No. Następny leci. A to AWAX, Chevy 1. Mogliśmy cię wyprzedzić. Go ahead, Chevy 1. Powiedz mi, czy przed naszym lotem jakieś inne śmigłowce są? No są flary. Chevy 1 w tym rejonie macie obok AQE. AQE. Na kursie 177, 14 mil. 10 mil. 10 mil od nas. Dobra, AQE. Ja się pogubiłem, kurwa. Ja nie wiem, kto tam... 2-4 lećcie kierunek, jak wylecicie zza góry i tyle. Ale to nie jest przed wami, to jest z tyłu, za wami. 2-4? Przyjął. Ogień z ziemi, ogień z ziemi! W kierunku morza jest 2-4. Ogień z ziemi. Tak, jest ogień z ziemi. O, fuck. Ale kurwa mać. Gdzie wy jesteście, kurwa? Idzie ogień z ziemi tutaj na tej dużej polanie. Podlewam. Gdzie są te światła? Nie, a, dobra, widzę. Na prawo od światła. Pod 1 metr. O, i właśnie ktoś odpalił do nich. Uważajcie tylko, żebyście za prędkości za dużo nie nabrali, nie? Z lewej, kurwa, tak? To są nasze cele? Tak, tak, tak. Widzę ich. Coś się rozjebało już. Znaczy jakiś dym jest. Kto spadł? Kurwa. Mój strzelec chyba jebie do czegoś. Jak najbardziej tu przy światłach mój strzelec zaczął odpalać. Tutaj z rakietami na to, co widziałem. Uwaga, jestem na czyjejś... O, uciekaj stamtąd, za nisko jesteś. Zaraz się przeoracie sami. Przechodzę komuś przed ryjem, uwaga. Przede mną. Nie widzę więcej transporterów. Koło świateł też tam są jakieś ludziki. Te dwa tutaj padły. Ja jestem nad tobą. Widzę cię. Wow, chyba rakieta... Nie, coś wybuchło na ziemi. Myślałem, że rakietę zebrałem. Ja odpalałem rakietę. Przyjął. Widzę tutaj w lewą stronę, czyli strzelcy sypią, to podlecę tam. Tam z tych stron tamtych świateł, nie? Tak. Chevy 1 Magic Reporting. Angażujemy cele naziemne w tej chwili. Roger. Damn, kto mi pomógł ich przeorać? Dobra robota. Myślałem, że będą to mi ładować, a tu nagle puf. Zawracam tutaj w prawo, uważaj. Trochę piechociarzy jest? Jest, no trochę piechociarzy. Strzelałem jeszcze stamtąd malu. Jest tam, gdzie strzelaliśmy? Tak, tam, gdzie strzelaliśmy jeszcze coś... A czemu moi strzelcy, kurwa, nie strzelają? Nie wiem, właśnie strzelają. Moi strzelcy przestali też do nich ładować, ale... Lecę drugi raz, zobaczymy, co się teraz będzie działo. Nie widzę gnoi. Gdzie oni byli? Na tej większej polanie, nie? Tam chyba. Od chuja piechociarzy jest tam... Jest, po prawej... Nie. Tu nie. No to lecimy na światła, malu, chodź. Tak, jesteśmy. Moi strzelcy są cicho na tą chwilę. A tu wszystko leży na ziemi. Martwe. Tak. Moje chyba rakiety ich kurwa dobiły. Chyba tak. Tak to wyglądało przynajmniej z mojej perspektywy, jak odchodziłem.
Tak jak w ostatniej chwili zobaczyłem, obróciłem się kurwa routerami i ogień. Ty, nie widzę nic przed nami. Nic do mnie nie strzela po tych śmiesznych tych. Moi strzelcy też nie reagują. O, jest ogień. Skąd? Gdzieś tutaj spod drzewek z pierwszej rakiety. Boże, z pierwszej wieży. Nie przeoraj mnie. Odchodzę w prawo. Ja idę w lewo. A kurwa, mam alarm jakiś. Jaki? Może ten, za duże obroty dałeś. Kurwa, tu strzelajcie bliżej, a nie tam. Kurwa, tu są. Uwaga, bo ładuję do ciebie, Malu, czy tam nie kto wchodzi jako nie trzeci? Nie mam mocy coś. No ja też właśnie nie mam takiej mocy za bardzo. Jak zawracam, to praktycznie zatrzymuję się w miejscu prawie, nie? Więc trochę denerwuje ten wiatr. Nie podnoś się za wysoko, bo mnie przeorasz. Dobra, pora wsiąść na strzelca. Kurwa, nie mogę się rozpędzić. Nie wiem, czy nie dostałem. Autopilot włączył, jebany, nie? Uwaga, wychodzę tutaj. Do kogoś tam chyba ładują, nie? Kurwa. Malu, spierdzielaj stamtąd. Byłem kurwa w twój ogień, kurwa strzelców. Dobra, zawijam lewe kółka, bo musisz. Albo ktoś do mnie napierdala z naszych. No wiesz, to strzelcy strzelają, nie? Sami z siebie trzeba uważać, żeby nie wlecieć w ich ogień, bo oni chyba są głupi i nie widzą cię. Chyba tutaj poleciał kurwa za mną. Ja tutaj lecę od tego, od tych bajorek. Ja lecę za tobą, Malu, jakby co? No to od ciebie dostawałem. Nie, ode mnie nie, bo widziałem cię przed sobą, a ja ładuję z mojego. Nie, bo przedtem dostawałem od kogoś. Puść flarę! To ja lecę za tobą, ale ode mnie nie dostawałeś, bo jestem na moim strzelcu. Z tyłu, a przede mną był psycho, wcześniej dostawałem od tak, niego. Tak, widziałem, ogień z boku był też, ale to nie byli moi strzelcy, bo jestem daleko za tobą. No dosłownie za tobą. Ty, nie widzę ich już. On też już tam nie widzę. Przy tych rafineriach gdzieś tam coś jeszcze się jeszcze kręciło. Łupią. Twoje widzę, łupią tu do lasu, nie? No. Znowu wchodzę w twój ogień. Uważaj. Dobra, odchodzę, uwaga. No i nie strzelają, kurwa. No i też nie strzelają. Moi strzelcy też przestali strzelać, ale nie wiem dlaczego. Nieraz jest tak, że widzisz tych żołnierzy. O, teraz mój się obudził, mistrzu. Obudził się, szarpnął się, ale przestał angażować. Ja z prawej strony mam chyba jakieś murzyna, kurwa. Tutaj bo... pode mną w lesie są. Flary puszczam. Kurwa, to ja cię nie widzę. Zaraz za tymi rafineriami i tymi światłami jest taki mały lasek i w tym lesie mój strzelec zaczął się rozkręcać, ale nie zdążył strzelać. Uwaga, bo wychodzę komuś pod ryj. Idę w prawo, zawracam na ten lasek. To chyba w tym lasku, co kurwa cały czas do nich napierdam. Nie, wiesz co, nie ten lasek przy samym tym, tylko patrz teraz, gdzie będę strzelał. No. Ten lasek. Gdzieś tutaj się mój strzelec zaczął uruchamiać, ale nie widzę tam... nikogo gdzieś tak na skraju. No dobra, i mój łupie. No, twój zaczął łupać właśnie. O, ktoś potem chyba przyszedł. Przelatuję nad tym lasem. A są tutaj na skraju lasu samego, jest trzech gości. No właśnie mój lewy strzelec chyba zaczyna do nich łupać, albo czyjś inny. Ja mój też zaczął. Ja, ale ja sam napierdamy. Dobra, przestań na chwilę, bo ja przechodzę tędy i za chwilę mnie twoje rykoszety zajebią. Ja cię nie widzę w ogóle. No idę w lewo tutaj. Ale widzę cię teraz. Dobra, możesz jebać.
Nie, już jestem za blisko, teraz ustawię się pod strzelców. No dobra, no to ja tam idę w lewo i wejdę tam im prosto na ryj, tym gościom. Chevy 1, Biper 01, jak tam? Sytuacja na froncie? Nie ma już tu nikogo. Odpowiem ci na ogólnym, dokańczamy jeszcze jednostki naziemne, piechociarzy jakieś. Na tą chwilę wszystkie pancerne jednostki pozałatwiane. Roger. Przyjąłem Biper 01. Spoko, widzę cię. Jak widzisz, że kurwa dostaje rękosze tam. Dobra, nie strzelaj już to, bo tu strzelcy nie strzelają. Chyba już wszystko jest odjebane tutaj, nie? Chyba tak. Dobra, trzeba jeszcze parę przelotów zrobić, zobaczyć, czy coś się uruchomią. Nasi magiczni strzelcy. Wykrywacze. Ja przelecę się tam w stronę tej pierwszej polanki, z której zaczęli do was jebać tam dalej. Zobaczę, czy tam jeszcze jakieś piechota, nie, czasem nie ten. Ja dołączam do Psycho. Przelatuję właśnie tu, gdzie były, wiesz co, ten... Ja cię widzę, ale dołączam do ciebie. No. Chyba obydwu was widzę. Viper? Nie ma już, chyba już wszystko. Żyjesz. Viper nie żyje. Nie żyjesz. Ach, nie żyjesz. On pierwszy spadł. Padł na Rio od razu. Aha. A to nie usłyszałem. Akuła 1 Magic. Słyszałem tylko, że ktoś dostał, ale nie widziałem, żeby ten, żeby spadał. Gdzie tam leci? Magic Akuła? Taka prosto, to posadziliśmy ten szóstą szczeganie, jest zeszłe ze stanowiska, także jak tylko coś zacznie was spajkować, to zaraz odzywajcie się do mnie. Jeszcze tam nad jeziorem, wiesz co, przylecimy. Przyjąłem. No. Nie strzelać, ani zrobić tego. Są jacyś tacy wybredni ostatnimi czasy są, zanim się zdecydują na strzelanie, to trochę mija. Dobra, dołączam do was, jestem jeszcze daleko, ale widzę was z waszej lewej z tyłu. My się zawróciliśmy. No widzę. Tu na lewo na polance jakieś cienie? Czy to ziemia? Dołączę i przejmuję prowadzenie. No, czekaj. Lecimy w kierunku tych płonących. Tak. Jadasz na mojej Magic prawej? Magic Chevy 1. Psycho. Tak, to wyprzedzajmy. Go ahead. Jestem niżej. Na tą chwilę rejon działania wygląda na czysty, brak kontaktów. Może Biper wchodzić. Magic Biper 01, z czym korespondencji wchodzimy. Roger, potwierdzam. Zrzucę zaraz te podajniki na rakiety. Siedemnaście celów rozwaliłem. Psycho 32. A ty nie widzę, gdzie jesteś. Nie widzę, żeby moi strzelcy się uaktywniali, więc chyba już jest spoko. Nie, upali chyba. Ty masz 35. Ja? Gdzie jesteś? Ja jestem pod wami, za wami kawałek. No to ja tutaj zatrzymuję jakby się. Robię zawis. Oni mają tutaj ich wysadzić? Tak, oni chyba tutaj ich mają gdzieś wysadzić, przy tych wieżach. Nie wiem, skąd wybierzecie tyle mocy w tych śmigłowcach. U mnie nie chce lecieć. No teraz chyba jeszcze podwiat zapierdolony. Tak, no. Ja tu przedtem w tamtym momencie kurwa stanąłem, nie mogłem go rozpędzić. Nie miałem. Ja miałem to samo dokładnie. Do jakieś samoloty nad nami 3, 4. Zawracam się w lewą stronę. Okej. Się wspinam na waszą wysokość.
Jesteś pode mną? Jestem na 9 i tego, Psycha. Widzę was obydwu. Krzewi 1, Viper 0, pierwszy z widzialnością i podchodzimy do lądowania. Przyjął. Jesteś na mojej jakby... Na Psycha 9 jestem w tej chwili, jestem dokładnie. Na mojej 6? Na o 7. Viper 1, Magic. Nadawaj. Viper 1, ile pan zajmie? Za 2 minuty na ziemi grupa. Ty widzisz ich? No bo nie wiem, czy mamy podrywać na tą parę do osłony. Dobra, jestem z twojej lewej, 9 malu. 5 minut maksymalnie będziemy po tej stronie, po starcie. Nie wali dookoła. Roger. Widziałem tutaj na własnym terenie. Ja ich nie widzę na tą chwilę. 2 minuty mają, więc jeszcze może będą przelatywać. Jestem dobra. Przed tobą, Malu, już, nie? Dobra, tak, wchodzę na pozycję. Oni już tutaj lądują, patrz, już tam na ziemi jakiś ten... Tak, dym się robi. Jeśli tamtędy bym płacą drogą, jeśli kurwa nie balkon stał. No. Nas wysłali, kurwa, przez górę, a sami poszli płaską, nie? Ostrożnie, panowie, bo tu trzeba z wysokiego zawisu. Nie musicie bardzo blisko być. A gdzie oni lądują? No, przy tych wieżach. Widzę ich teraz. Tak, bo bez sensu było przez góry jebać jak można. No bez sensu, zupełnie bez sensu, no ale widzisz, tak mi orzeł powiedział, że tam jest kierunek na cel, nie? Ja jak już wlecieliśmy na tą górę, to widziałem, że ta przełęcz tutaj idzie po naszej lewej stronie, jak żeśmy lecieli. I chciałem was tam skierować, ale wy już tam mieliście wysokość i prędkość, to daliście spokojnie radę, nie? Ja się martwiłem, że kurwa tam nie przelecę przez moment, bo się musiałem praktycznie zatrzymywać. Widzę tylko dwóch, kurwa. Ja widzę trzeciego tutaj na polanie nad lasem teraz podchodzi. A ja myślałem, wiesz co, że mi kompas wariuje, mówię, kurwa, jakoś chyba pokazuje na tą górę, to kurwa nie jest 240, no. To tam jest ty. No widzisz. Spoko, tylko 12 flar zużyłem. Oho. Wysiedli. Trzeci siada. W lewo. O, jakiś śmigłowiec mi właśnie znikł. Ja jestem cały czas za tobą. Nie, te Mi 8. Się z nim leciał? Tak. Możliwe. No to disconnect jest. Aha, w porządku. Idealnie. Dobra, zdążył wysadzić. Chevy 1, Viper 0, pierwszy zdesantowany, startujemy i po starcie odchodzimy w prawo. Przyjął, na twojej 12 w tej chwili grupa, Chevy. Idziemy ostrzej w lewo. Zamykam już ten strzel, co? Prostuję. Bo oni tam gdzieś idą między tutaj tymi górkami. Magic Viper 01 po wykonaniu zadania z kursu na lotnisko. Roger Viper 01. Staram się przyspieszyć, ale to jest ciężkie. No ja muszę zwalniać. Bo... Co ty gadasz? No. Poszły. Zaraz mi powiesz, jak to zrobić, tylko kurwa masz teraz... Ten panel, gdzie rakietów ilość wybierałeś, masz ten czerwony przycisk, podnosisz to gówno i wtedy przełącznik dajesz i ci odpadają te zasobniki na rakiety.
Padły mi, Psycho? Ta, właśnie zrzucił ktoś. Ale dwójka poszedł tam w ziemię. To oni Viper do ciebie zaczęli tam strzelać na dzień dobry. Tak, bo wypadłem akurat na tego, na tą dwójkę tego. A, na te BTR-y. I tego tam pelotkę na Urala akurat. No. Za mało unikałem. Wydaje mi się, że strzelec by zabył w zasięgu trzeba tego. No czyliś tam zaczęli strzelać i go rozwalili, nie? Chyba Psycha zaczęli ładować, albo Mala. Nie, to do tego, do Vipera właśnie. Nie, ale mówię, że potem ktoś wchodził jakby za Viperem i zaczęli ładować do niego. Tak, a ty ich rozjebałeś wtedy. No mój błąd był taki, że ja miałem, wiesz co, działko ustawione i zanim ja... ja na dzień dobry rakietami już szedłem, bo jak wiesz, widziałem, że tam już z takiej odległości sypią, to wiedziałem, że to jakieś śmieszne. Nie, nie zdążyłem się poprzełączać. Ja mam to na joysticku przypisane, wiesz, ja tego góra-dół przesuwam przyciski już. No muszę sobie, wiesz, poprzypisywać właśnie jeszcze parę rzeczy. A wiesz, jak nie latasz za często. No, wiadomo. Ja się tam nie znam, ale to nie jest kurde lotnisko. On, nie wiem, po punktach może wracać. A, będzie wracał po waypointach, żeby nas jakieś tam śmieszne... nie zdjął. Ale mieli lecieć nisko. No. Latujesz pod nim. Widzę. Dlatego podnoszę do góry. 700, tam 500 na wznoszeniu mam. O kurwa, spadam ty. Czemu? Nie wiem. Poszedłem w dół, kurwa, nie wiem dlaczego. O, tracę moc, kurwa, ląduję. Ale całkiem tracisz moc? Nie, jeszcze to na to. No, gdzie kakuła jeden? To już chyba już jest na wypadek. No nie, no lecisz, według mnie lecisz, okej. Okay. Trzymasz wysokość. Nie mam mocy w ogóle w silnika. Ale czemu? Teraz lecisz na maksymalnym procencie tego? Nad celem, żadnych wrogich jednostek. Wracam do farba. Ten pierwszy stopień jest jeszcze spoko. Jeszcze dolecisz. Tylko nie przepierdol z mocą, wiesz, na tym się. Na ziemi. Na ziemi jest? Tak. Wracamy po niego? No, wracamy. Biber 1. Chevy 1 z tej strony? No przeżył, no. Ale ja go nie przeciągnąłem. Na 5, no dawaj. Słuchaj, mieliśmy awaryjne lądowanie jednego z naszych śmigłowców po awarii silnika. Musimy zawrócić po niego. Nie wychodź tylko z tego. Mam? Nie, na tą chwilę damy radę. Nie wysiadaj ze śmigłowca. Wrócicie sami na lotnisko? Jakbyś mi powiedział stąd kierunek, to pewnie wrócę, no, na lotnisko, wiesz, na przestrzał bym nie chciał lecieć, bo tam jakaś obrona przeciwlotnicza miała się kręcić. No, poczekamy na was. Dobra, dzięki. Malu, w którym miejscu spadłeś? Czy tam wylądowałeś? Twoja teraz jakaś dziewiąta. Widzę was, prawie tak. Prawie na wprost. Chyba na polu cię widzę. Kręć trochę bardziej w lewo. Mi radia chyba rozjebali, kurwa, bo nic nie słyszę. Mogli cię trafić. Ja wyłączam. Mam wyłączone. Tutaj stoisz na polu? Tak. Czekaj. No, uwaga, ląduje. Psycho, uważaj tam. Zobaczymy na wideo, o co chodziło. Nagle straciłem moc, kurwa, i zaczął mi spadać. Wiatra, będę musiał lądować, kurwa, na czuja. Ale stoisz w miarę dobrze.
Nie wyglądało normalnie, tak. No nie, mi się wydaje, że nie było to typowe to przegranie. Wiesz co, może dostałeś, że ci olej spierdolił albo coś, bo ty tam mówisz, że ci się jakiś warning zapalił, nie? Przy ataku. Tak, w pewnym momencie miałem jakiś warning, kurwa, coś tam, ale wiesz co, no... Ja już ci wcześniej mówiłem, kurwa, że nie miałem mocy, nie? Jak już tam lataliśmy. No ale kurwa, buja! Dobra, jest, wyciągnąłem. To mam wstać z fotela i iść do ciebie? Tak. Ciekawe jakby to było, kurwa. Bez kitu. Jakby musimy tak kiedyś zobaczyć. Magic Chevy 1? Go ahead, Chevy 1. Mieliśmy awarię jednego ze śmigłowców. Padł mu silnik po ataku. Podbieramy go w tej chwili. Będziemy za moment startować już z rozbitkiem na pokładzie. Roger, bo ja za chwilę już nie będę miał osłony, także zbierajcie się stamtąd. Przyjął. Rozbitek na pokładzie, startujemy. Dobra, podnoszę się, uwaga. Czemu mi da dalej buja, jak ja już wyłączony jestem? Tak, buja. Idę tutaj na nich już, psycho, czyli w twoją prawą leć. Dobra, Biper, możecie już kierować się na chatę, mamy was z polu widzenia. Dobra. A nie, przepraszam, źle mówiłem. Ty załatwiłeś 21, tylko ja patrzyłem na punkty. Ty załatwiłeś 21, Psycho 18, a ja 17. Jesteś Psycho? Ty jestem po twojej lewej. Świetnie. Wtedy ja już mogę się wyłączyć, tak? Tak, ty już możesz się wyłączyć, już nie ma twojego trupka koło nas. Magic, tu Ford 2-2-1, jakby coś, jestem jeszcze gotowy, jakby coś startu. Mam nadzieję, że dolecę. Co ci się pali? Roger Ford, czekaj, na razie jakieś ciśnienie. Co? Ciśnienie hydrauliki. Ile masz paliwa, sprawdzaj. Paliwa jeszcze mam sporo. Dobra, kontroluj, czy ci nie spada, nie? Bo jak ci zacznie spadać, to będziesz musiał lądować. W sensie, no, dolecisz jak najbliżej się daj, jak już będziesz miał, żeby ci nie brakło paliwa, tak jak już nam się zdarzyło z tym, z Dante kiedyś, bo nam pompa paliwa poszła. Nie, wszystkie wskaźniki wydają się w normie. A ile masz PSI-ów na tym, na silniku? Ciśnienie? To jest to, co zawsze kontrolujemy, dwa wyżej wskaźniki. Tak, jest spokojnie. Jest spoko, na 40, tak? Tak. Okej. Okay. Widocznie jeszcze trzymasz gdzieś tam ciśnienie. Kurwa, ładnie te migi wyglądają. Ty Springman masz miga, nie? Co miga? Masz miga 21? Mam miga 21, tak. Z naszej lewej strony wiatr teraz mamy. Z godziny 10 bym stawiał. Już wiem, dlaczego mi tak bujnęło, bo lądowałem ogonem do wiatru. Ja za dużo chyba dostaję friendly fire, kurwa. Wiesz co, jest całkiem możliwe, że gdzieś tam dostałeś po silniku i dlatego ci zaczął moc ten, ale też jest możliwe, że za długo trzymałeś go na jakichś wyższych obrotach podczas tej walki na powyżej nie, tej zielonej pola. Nie. Ja podczas walki właśnie lenotałem na spokojnie. Bardzo wolno. Zaczyna się zabawa między drzewami. To oni na was czekali, tak? Tak, zrobili orbitkę jedną. Czekali na nas. No bo my byśmy po waypointach nie wrócili, nie? No musiałby mi powiedzieć, że tutaj leci przez tyle na tyle, a tutaj potem na ten kurs leci przez kolejne ileś tam minut, nie? No nie mamy GPS-a. Uwaga, zwalniam, bo ten tutaj... 1.50 pozostało.
zbliża coraz bardziej mi się. Dobra, ja kończę nagrywkę, wychodzę z gry. Spoko. I tak się nic już nie będzie działo. Ja dalej nagrywam, jak co i lecę. Bo ty lecisz. No. Tak, tylko wspomniałem, żebyś, wiesz, czegoś nie robił dziwnego. O, pójdzie pod drutami, nad drutami, czy przyjebie w druty? Skończyły się druty, popatrz jaki cwany. A nie, nie skończyły się, nad drutami idę. Ty chciałeś powiedzieć, żebym się nie czepał pod kamerę? Tak. Ja tego glebą, kurwa, całą mordę. Idziesz w druty, kurwa, w tej chwili. Nie, spokojnie, omijam je. Przed śmiercią jeszcze strzelec zdążył odpalić, kurwa, ale za późno. Oj? Tak. Z takiego byłem, kurde, ostatni, a na cel doleciałem jako pierwszy. Ale ja myślałem, że ty to psycho, wiesz? Niepotrzebnie byśmy to objeżdżali do góry. Do góry, no. Nie było, nic nie było, kurwa. W jakim ty formacie nagrywasz? Ja? MP4 bodajże. Nagrało z jakimś, kurwa, w... FLV? No. To jest dobry format, bo można ścieżkę na przykład dźwiękową, twoją, to co gadasz, a to co jest w grze, rozłączyć, nie? I skasować w programie jakimś tam do obróbki. Tylko że dużo zajmuje, nie? I to ma dobrą jakość. I trzeba przerabiać przed wrzuceniem na YouTube'a. O, kurwa. Ja bawiłem się, ale teraz przez ten VLC, jak próbuję to otworzyć, tam kurwa nie chcę czytać. Uwaga, zwalniam. Jezus Maria, ktoś ma pasek klinowy do wymiany. Jej, poszli w górę nad drutami. Kupiłem jego trójkę. Jest nade mną. Podchodzę w prawo bardziej. A się trzymam tutaj lewej strony. Zaraz chyba na mnie zejdzie. A jakiego... No spoko, jeszcze mija. A jakiego programu używasz do odtwarzania tego VLC? Windows Media Player. A czy nie, ja nie mam VLC, ja mam MP4. No. VLC to właśnie miałem ten VLC coś tam, ten taki drogowy słupek. No, coś mi, kurwa, nie może to. Jestem z twojej lewej, widzisz mnie, nie? Widzę, widzę. Się zastanawiam, co mi tam... cudują.
druty nad lasem i przyspieszam. A tam dalej nad lasem druty. W drugiej stronie jakby tej lasu. Teraz powinien być takie i w tego dwójkę. Kurwa, nie widać na nagraniu moich wskaźników, ale nie wydaje mi się, żeby tam coś... Nie, to widocznie może dostałeś po silniku i po prostu zdech, bo ci coś padło, nie wiem, oleje, uciśnienie, czy tam... Ale to by świeciła jakaś kontrolka. No, teoretycznie w momencie, jak ci spadła moc, to się powinna coś zapalić. Chyba, że po prostu przegrzałeś silnik, tak jak mówię, i dlatego ci spadła moc. Nie, bo ja tu jeszcze zwalniałem w tym momencie, bo ci doganiałem, wiesz? A. To nie wiem, nie mam pomysłu. Po prostu stracił moc, nie? No i to jest w tym miejscu chyba. Tutaj tracę moc. No nie widziałem, żebyś tam nagle zaczął przepadać czy coś. Nie, on tak delikatnie opadł. No. Nie było taka gruba jak dyszę ci pan. No nie, bo ja widziałem co się dzieje, kurwa, więc wiesz, robiłem po prostu delikatne zejście. Nie, żadna kontrolka nie świeci, kurwa. Czyli kłamiesz. Kto będziesz oglądał, kurwa? Nie będę oglądał, nie oglądam twojego kanału, idź fuj, ble. Boję się. Dwójka mu się zgubiła. Biper 1-2 na twojej 11 masz swoją jedynkę. No i tu przepadłem, kurwa. Ale dlaczego? Teraz to ja już go zgubiłem. Jest na mojej trzeciej. A jest, dobra, na mojej 12 jest. A tamten, no, tamten jest na trzeciej. Nie, orła szukałem, wiesz, bo to on prowadzi do domu generalnie. Dobra, zamykam moje psy. Paliwa miałem w chuj. Nie wiem, malu, co ci powiedzieć, no. Wiesz, jak mówię, z zakichanej baletnicy tej rąbek u spódnicy przeszkadza. Ale mi tam nic nie przeszkadzało. Nie, tylko tracę moc, tracę moc. Straciłem moc, kurwa, nie mogłem kurwa lecieć. Niech moc będzie z tobą, kurwa. Viper miał najbardziej przejebane. Doleciał i spadł. Kurde. Ale to tak centralnie w ryj dostajesz, tak? No, to jest kurwa najgorzej, ja też się bałem. Mamy 40 km do lotniska jeszcze. Ale wydaje mi się, że ten strzelec... Przyjął. Ten kurwa. Wiesz co, ja na dzień dobry też, jak wpadłem właśnie mniej więcej na wysokości tych całej tam pól naftowych, czy cokolwiek to było z tymi słupami i tamta cała piechota zaczęła do mnie sypać i już myślałem, że też zaraz dostanę po pilotach i będzie, wiesz, mayday, mayday. Ale jakoś, kurwa, szczęśliwym trafem, bujając śmigłowcem góra dołu, udało się ominąć te kule. Coś tam dostałem, bo słyszałem takie pyknięcia o kabinę, ale nic ważnego. Tak mamy, aha, bo my z czego z Kutaisi startowaliśmy, nie? Tak. No to nie mamy 40 mil, jak już to mamy 40 km możliwe. Bo tu już jest ta górka, którą omijamy, jak się na Synaki ląduje. O kurwa. Malu, nienawidzę cię. Aj. Bo mi właśnie śmigłowiec połowę mocy stracił chyba. Tak czuję przynajmniej, chyba że to tak wiatr mnie przechyla może, i tak się... Może mnie wiatr tak wiesz pierdolną kurwa. Nie, tak. Nie, to byś wystartował, nie? Nie, bo mi odpadło ten, pilny. Kurwa, nie jestem w stanie nadgonić ich, bo mam popadanie wtedy już. No ale wszystko jest normal.
dobra, że na Kutaisi to już tam stąd trafię na pamięć. Jesteś gdzieś tam w pobliżu Psycho? Tak, za to. Po lewej, po prawej? Po prawej. Raczej nie widzę cię. No bo z tyłu trochę. No. Muszę spojrzeć, jak ten wiatr był mniej więcej z północy gdzieś. Może z 30. Ja będzie palił, pamiętać przy lądowaniu. Teraz na twojej trzeciej. A widzę cię. A widzisz, jak ja wolno lecę, nie? Nie mam jak już przyspieszyć, bo już jestem na końcówce mojego możliwości. No już teraz nie, teraz już wchodzę na czerwone pole. O, jakieś dwa samoloty nad nami na pierwszej. Można włączyć światło. Tak kolizyjne mieliście, co mieliśmy cały czas włączone. Wiem. Nie, ja wyłączyłem tam na ten sam. Chyba jedyny wyłączyłem się. Chociaż. A nie, bo dobrze, bo to ten cię gonił. Malu cię gonił później. Kurwa, dopiero za 2 godziny się załadował. Lulz. Szef 1, Biper 01, 28 km do lotniska, przychodzę na łączność z wieżą. Co mi to zajmuje? Przyjął szef 1. Przypomnij mi, jaka tam była częstotliwość. 134.00. Okej. Okay. Biper 01, zgłaszam ugrupowanie Biper i Chevy w dolocie do lotniska 26 km od punktu i z kierunku północnego. Nie wiem, czy poszła rakieta w powietrze, czy ktoś poszedł tak w dół z dymem. No, wygląda jakby rakieta, kurwa. Ktoś tam przed nami na godzinie 11 rakieta, czy to jest jakiś samolot z dymem ciągnącym się za tyłkiem? Teraz na 12 masz go, Biper 1. Wychodzi teraz na twojej pierwszej w górę. No, to musi być samolot, bo to nie wygląda jak rakieta. A widzę. Teraz widzę, jest. No, jakiś samolot.
Tak, tu friendly fire poszło. Do kogoś jedna? No, do mnie. Ale kto do ciebie wsieknął? Nie wiem, tylko widzę, że... To też poszło. Ale oberwałeś no, coś? No, na pewno, bo... Tej sikani, nie, to się nie ma to dziwić. No bo ci strzelcy ładują po prostu do ziemi i nie patrzą, wiesz, czy ktoś ci wleci przed ryj, czy nie. I nieraz było tak, że... Jakimś malem zawracać gitarem, nie? Że smutno jest, jak ci kurwa nagle strzelec kolegi robi brrr, ser szwajcarski. Czy tak mają zmienione to, bo nie próbują przez budynki się przestrzeliwać? No, no, no. To też zauważyłem. Wszystkich rozwaliliśmy. Jaki był plan, nie? Dobra, oni chyba zwalniają, nie? Właśnie widzę, że zwalniają, też zaczynam. Lotnisko to chyba przed nami, nie? Na naszej tutaj pierwszej. Tak mi się coś wydaje, chociaż mogę się mylić. Widzę tylko budynki wyglądające jak hangary. Trzeba się usadzić znowu w fotelu porządnie. No ma tak było fajnie widać, jak nagle przepadłem polu, jak poszedł mi w dół. No to jest jedyna opcja. Przegrałeś. Yeah. Ale nie, to nie był taki właśnie, nie pierwszy, to tak jak Dantemu się zdarzało, to powiedzmy wielokrotnie tak z dupy ogień i zero. Nie, bo pierwszy stopień przed rozpierdoleniem silnika masz to, że tracisz połowę mocy. Ale z reguły tak nie było później tak na to czasu, żeby się uratować. Dante z reguły spadł. Nie, bo to już był ten drugi stopień, gdzie ci silnik po prostu eksplodował. No to albo a pierwszy stopień jest właśnie z pierwszy warning taki dla ciebie, że coś przeginasz, to jest to, że ci zaczyna mocy brakować. Tak ja wtedy, co żeśmy tam lecieli po ciebie Viper, nie pamiętam czy z Psychem chyba to leciałem, się przeładować, nie? I co mówiłem, że nie mogę się podnieść z ziemi z lotniska, bo straciłem połowę mocy silnika. Wtedy już byłem na tym jakby... Ładowałem drugi stopień. Nie wiem, musiałem uważać, żeby go nie przegrzać, nie? Wiesz, za szybko odjął mocy kolektywu, później wiesz... Grupa Viper, Trzewi, macie lotnisko 300 teraz nasze migi akurat wyrąbowały, także możecie podchodzić. Ten, bo próbowałem, bo myślałem, że od wyszka... Viper 01 przyjął. Jakbym normalnie dalej próbował usiąść, to bym usiadł delikatnie, to był troszeczkę mój błąd. Ale moim zdaniem to nie było to, kurwa, to co się zdarzało zawsze, bo to za długo trwało, kurwa. Mi też... U mnie? Tak, u ciebie za długo trwało, a u Dantego to było z reguły jebłum tarara. No bo to już był koniec silnika, jak on miał ten pierwszy stopień, gdzie tracisz połowę mocy, to on przepadnie, ale wyląduje. Bo ja nawet wystartowałem z pełnym uzbrojeniem jeszcze wtedy twoją dupę ratować, Viper. Pamiętam nigdy, żeby był ten pierwszy stopień, żeby on krzyknął, tracę moc, on z reguły było łup i po Dantym, tak? Tak, on mnie było... No bo pewnie, wiesz, jak tu Dantego pewnie dodał mocy na przepustnicy i nie, leciał sobie dalej, nie? Zobaczysz sobie nawet na tym, na... Zobaczę. Na TS-ie nawet zobaczysz, że ja nawet leciałem cały czas prosto i nagle on mi kurwa, to nie było takie wiesz, że o tracę moc, tylko on nagle nie mogłem nic zrobić, wiesz. Ale to on się co, zaczął zatrzymywać, czy leciał dalej, ale nie czułeś, żeby zaczął się wznosił? Ale miałeś jeszcze... mocy i zaczął mi nurkować. Ale miałeś taką kontrolę jeszcze, że mogłeś go tam podciągnąć, mogłem żeby wylądować? Tak. Ale właśnie wiesz, ja myślałem, że odzyskuję jakąś moc i myślałem o tym, żeby go podnieść i to no bo może tam poduszkę złapałeś, już przy ziemi tą poduszkę i... No i wtedy... Tak. Psycho, jak tam z paliwem stoisz? Gdybym ja normalnie jedno dalej... Jedno trzecie jeszcze. Dobra. To też to było handluje. Żadnych śmiesznych odczytów nie masz na twoich wskaźnikach? Nie. Ale powiem ci, że w zasadzie to ja trochę... zahaczyłem. Dlatego. O co?
No nic, przechyliło go za bardzo do przodu i zahaczył. Właśnie nie miałem takiej prędkości, żeby Wilnik miał odpadać, ale jak wylądowałem, jak było tarcie, no to... Wystarczy szarpnąć mocniej, nie? Przy lądowaniu do tyłu. I tutaj si wieża, Biper 01, w krąg do trzeciego i lądowanie na pasie 08. Nie wiesz, ręczny został zaciągnięty. Roger, masz pozwolenie na lądowanie na pasie 08. Będę się położyć, pierdolę. Kurwa, przy kompie. Dobra, rozsuwaj się już, psycho, do lądowania, nie? Okej. Okay. Zaraz będziemy skręcać tutaj na 08 pas. Dicey Tower, Chevy 1, za biperem, by także skręt w lewy, tutaj już final, na pas 08. Chodzę, Chevy. Macie tak samo pozwolenie na lądowanie na pasie 08. Także będzie można schodzenie niżej. To będzie śmieszne lądowanie, bo mamy wiatr z boku, praktycznie z lewej. Ja zaraz wrócę i do cyrkulacji zrobię. Czyli tam kurwa polecieli? Nie wiem, ale lecę też tam kawałek dalej, tą kolejną drogą w lewo pojadę najwyżej. Ja tam przede mną zaczyna mocno zwalniać, więc ja też je tam przyhamuję. A my tutaj w tą kolejną po lewej stronie sobie zlecimy drogę. Nawet nie będę przyziemiał na pasie, tylko po prostu pod lotem od razu pójdę w ten. W lewo. Oj, chyba orła straciliśmy. Też mogę się mylić. Idę w lewo. Coś tam pierdolnęło. Coś tam jebło, ale... Czy tylko podbił śnieg, czy... Właśnie. Jest na trawie i się kręci jak gówno w przerębru. Rozjebał sobie tylny wirnik chyba. Ja sobie otworzyłem drzwi z wrażenia. Opuściłeś pas, to powiedz, nie? Opuściłem, ale nie mogę zgłosić na radio. Dobra, okej. Grupa Chevy 1 opuściła pas w lewo. Wracamy na swoje pierwotne stojanki. Roger, także ja Medzik schodzi ze stanowiska, więc kontrolę tak samo. Wszyscy wrócili do domu, misja zakończona. Przyjął. Za migami się gdzieś tam postawimy, nie? Co się stało, zgłosił? Nie, orzeł nie zgłosił nic. O kurwa, zakręciło mi się w głowie. Źle zrobiłem. Chciałem, wiesz, bokiem podlecieć do nich, ale wiatr mnie zniósł i mnie zakręciło. Widzę, prawie kurwa przyjebałeś. W miga prawie, no. Zapomniałem, że z tej strony tak wieje, mi tego orczyka brakło.
i na ziemi. To wylądowaliście? Ja. Wyłączam silnik. Studiować kurwa mój wypadek. Studiuj, może ci się uda czegoś nauczyć. Ale reakcja dobra, trzeba przyznać. Jeżeli faktycznie miałeś taki problem, to bardzo ładnie. Lądowanie awaryjne, nie? No. Nie widzę żadnych dziur w sobie, żebym gdzieś dostał. Sprawdźmy psycho. A, nie sprawdzimy. Tam?